Hallo, meine Freunde. Witam, moi drodzy. Jeden Montag spreche ich zu verschiedenen Themen. W każdy poniedziałek mówię na różne tematy. Ich die, Wörter, die sind. Czyli wyjaśniam słowa, które są różne, które różnią się od siebie. Und heute wird es nicht anders sein. I dzisiaj nie będzie inaczej. Bo dzisiaj wyjaśnimy sobie różnicę między słowami. Verschieden, Unterschiedlich i anders. Zapraszam! Witam Ciebie w audycji Zapytaj Poliglotę. Masz pytania dotyczące nauki języków? Tutaj znajdziesz odpowiedź. Nazywam się Kamil Kaszubski, jestem siedmiojęzycznym poliglotą, a na tym kanale w każdy poniedziałek uczymy się niemieckiego, w każdą środę hiszpańskiego, a w każdy piątek angielskiego. Słowo verschieden znaczy różny w znaczeniu różnorodny, wieloraki, zróżnicowany. Słowa tego używamy najczęściej w takich ogólnych stwierdzeniach, kiedy nie odnosimy się do żadnego konkretu. Na przykład Es gibt verschiedene Meinungen zu diesem Thema. Czyli opinie na ten temat są bardzo zróżnicowane, są bardzo różne. Es gibt verschiedene Meinungen zu diesem Thema albo ponieważ znam kilka języków mógłbym powiedzieć ich spreche verschiedene Sprachen czyli mówię w różnych językach ich spreche verschiedene Sprachen albo jak dostaniemy jakiś smakowity deser w którym są różne owoce truskawki arbus, melon i tak dalej możemy powiedzieć das dessert besteht aus verschiedenen Sorten Obst czyli ten deser składa się z różnych rodzajów owoców. Das Dessert besteht aus verschiedenen Sorten Obst. A jeżeli ktoś mówił tylko za bardzo nie wiadomo, o czym mówił, możemy powiedzieć: Verschiedenes war mir unklar", czyli różne rzeczy były dla mnie niejasne. Verschiedenes war mir unklar". Najprościej będzie zapamiętać, że słowo verschieden, różnorodny, różny, używamy najczęściej właśnie w takich ogólnych stwierdzeniach, kiedy nie odnosimy się do żadnego konkretu. Z kolei słowa unterschiedlich używamy, kiedy mówimy o konkretnych rzeczach, które różnią się od siebie. Czyli są unterschiedlich, różne od siebie. Na przykład, kiedy mamy dwie osoby, które mają zupełnie różne opinie, na przykład jedna jest za tym, żeby jeść mięso, a druga jest wegetarianinem i twierdzi, że mięsa jeść nie należy, wówczas możemy powiedzieć: Diese zwei Meinungen sind sehr unterschiedlich. Die eine ist kontra und die andere ist pro. Czyli te dwie opinie bardzo się od siebie różnią. Jedna jest przeciw, a druga jest za. Diese dwa Meinungen sind sehr unterschiedlich. Die eine ist kontra und die andere pro. Albo, gdy mamy dwa owoce, słodziutkiego arbuza i kwaśną cytrynę, możemy powiedzieć: Diese zwei früchte sind sehr unterschiedlich. Die eine ist süß und die andere ist sauer. czyli te dwa owoce bardzo różnią się od siebie. Jeden jest słodki, a drugi jest kwaśny. W porządku. Przejdźmy teraz do słowa anders. Anders znaczy inny. Na przykład, kiedy ktoś ma inne zdanie niż my na jakiś temat, możemy powiedzieć: Ich bin eine ganz andere Meinung. Czyli jestem zupełnie innego zdania. Ich bin eine ganz andere Meinung. Czyli Ich denke anders. Czyli ja myślę inaczej. Ich denke anders. A widzimy coś inaczej, bardzo często dlatego, że w ogóle coś postrzegamy inaczej. Dlatego wtedy możemy też powiedzieć ich zeje das anders. Czyli ja to inaczej widzę. Ich zeje das anders. Albo na przykład, jak mamy dwóch braci, którzy zupełnie się nie przypominają, jeden jest wysokim blondynem, a drugi niskim brunetem. Wówczas możemy powiedzieć: Er sieht ganz anders aus als sein Bruder. Czyli on wygląda zupełnie inaczej niż jego brat. Er sieht ganz anders aus als sein Bruder. W porządku. Porównajmy sobie teraz te trzy słowa: verschieden, unterschiedlich i anders na bardzo podobnych przykładach. Es gibt verschiedene Meinungen zu diesem Thema. Są różne opinie na ten temat. Diese zwei Meinungen sind unterschiedlich. Te dwa zdania są różne od siebie, różnią się od siebie. I meine Meinung ist anders. Moje zdanie, moja opinia jest inna. W porządku, moi drodzy. Nauka języka powinna składać się przede wszystkim z praktyki. Dlatego teraz zadanie dla Was którego słowa, verschieden, unterschiedlich czy andes użylibyście w następującym zdaniu: te dwa koty bardzo różnią się od siebie. Na przykład jeden jest biały, drugi czarny. Diese zwei sind sehr mm -mm. Te dwa koty bardzo różnią się od siebie. Diese zwei Katzen sind sehr. Mm -mm. Poprawne odpowiedzi zapiszcie w komentarzach, to je dla was sprawdzimy. Czas na podsumowanie. Dzisiaj omówiliśmy sobie trzy słowa. Verschieden, różny, różnorodny, wieloraki, unterschiedlich, różniący się od siebie, kiedy mówimy o dwóch konkretnych rzeczach, że są w stosunku do siebie różne i anders, czyli inny. Już za chwilę cytat ze słówkiem odcinka. Jeżeli to nagranie było dla Ciebie pomocne, udostępnij je, zasubskrybuj i daj łapkę w górę. Pomaga nam to rozwijać ten kanał. Jeżeli chcesz dostawać darmowe materiały i lekcje języka, wejdź na stronę zapytajpoliglote.pl i zostaw tam swój mail. Dziękuję. Folge niedermänge nua, du Angst hast, anders zu sein. Czyli nigdy nie podążaj za tłumem, tylko dlatego, że obawiasz się być inny.